Dobra, moi mili, przyjechaliśmy na rozładunek i będziemy rozładowywać z naczepy na naczepę obok tej auto i będziemy od razu tu przeładowywać i na tamto auto ładować i do Maroka towar popłynie. No i taka sytuacja, rozładowani, tam jest auto obok, zobaczymy co dalej, jeszcze jakieś 3 godziny czasu pracy mam. Dzień dobry drodzy Państwo, jesteśmy rozładowani, nie ma dla nas pracy, a tylko 2 godziny czasu pracy nam zostały, więc raczej przez te 2 godziny nic nie znajdą, przynajmniej taką mamy nadzieję. No i będziemy musieli kręcić pauzę 9. W dzień. Obok jest tutaj Gibraltar, więc na pewno się tam wybierzemy. Ale zanim jeszcze Gibraltar, to mam zamiar. Jesteśmy w ogóle w Andaluzji. Kapitan, czyli konik, którego posiadamy, jest Andaluzem. I tak sobie pomyślałam, że możemy zrobić prezent świąteczny dla Corneli, czyli dla mamy kapitana, która się na co dzień nim zajmuje i jestem po prostu jej ogromnie wdzięczna, bo dzięki temu możemy normalnie w trasę jeździć i się nie martwię tak naprawdę, co z tym koniem się dzieje, bo naprawdę opiekę ma prześwietną. No i Cornelię i w ogóle całą ekipę w Rancho Wolnym Krokiem uwielbiamy i tak sobie pomyślałam, że skoro na pewno w przerwie międzyświątecznej tam pojedziemy ich odwiedzić, to kupimy im prezent typowy, pomyślałam, że z Hiszpanii, ale nie wiedzieliśmy, że przyjedziemy do Andaluzji, to już w ogóle Andaluz, Andaluzja i tak dalej, to będzie po prostu myślę, że taka fajna pamiątka, fajny taki upominek, więc idziemy do sklepu i wyjdziecie razem z nami i wspólnie kupimy prezent, wybierzemy coś fajnego, takiego andaluzyjskiego, tak sobie myślę, może się uda. Idą święta, to wskoczyłam w outfit, o Jezu, świąteczny. Rudolf zielono nosy. Dawaj, chodź, idziemy. Drodzy Państwo, za nami Gibraltar. Dobrze powiedziałam? No właśnie, ja się dziwię, że to za każdym razem dobrze mówisz. Tak? Gibraltar. Gibraltar? Czy Gibraltar? Gibraltar chyba. Nieważne. Tam z tyłu jest góra. Duża góra, na którą pójdziemy, ale zanim... Angielska góra jeszcze była. Angielska góra, tak, ale zanim ta góra, to chciałam z Wami porozmawiać na temat przelewów międzynarodowych. Jak dobrze wiecie, z ostatnich naszych filmów regularnie korzystamy z aplikacji Paysend. Jak dobrze wiemy, nasze banki lubią po prostu dawać duże prowizje za takie szybkie przelewy międzynarodowe, a jeżeli puścimy długi przelew, to ten długi przelew idzie i dojść nie może. I nas to bardzo irytowało, odkryliśmy Paysend. Aplikacja Paysend to sposób na szybkie i tanie przelewy międzynarodowe. Czyli jeżeli chcemy przelać szybkie pieniążki, na przykład na prezent, dla cioci, babci, wujka, którzy są za granicą, mamy konto niemieckie i chcemy na polskie przelać albo na odwrót, z polskiego na niemieckie, to w takich normalnych bankach, przynajmniej naszych bankach polskich, jest tak, że albo to się wysyła bardzo długo, albo to kosztuje bardzo dużo. A tutaj mamy rozwiązanie w postaci właśnie takich tanich, szybkich przelewów międzynarodowych. I dodatkowo Paysend posiada konto wielowalutowe i my w ogóle, robaczki, nieraz żeście nam tam pisali a propos konkurencji, że konkurencja ma kartę i tak dalej, że jest lepsza. No i pamiętajcie, że nie zawsze to, co mają wszyscy, jest lepsze. Czasami warto poszukać mniejszych firm, bo można mieć o wiele korzystniejsze warunki. Uwierzcie mi. W tej konkurencji mówiliście, że właśnie tam jest karta, taka normalna karta do płacenia w wielu walutach. I tutaj właśnie w Paysend też taka karta jest. Zanim jeszcze pójdziemy na zakupy, to pokażę Wam może, jak wygląda ta aplikacja Paysend. Zobaczcie. Tutaj mamy, proszę ja Was, konto. Robimy sobie wyślij. I mamy wybór na kartę bankową, na przelew. No i bierzemy na przykład na kartę bankową. Wpisujemy numer karty i tak dalej. To wszystko jest bardzo przejrzyste. Przelew Swift na konto odbiorcy. Tutaj też mamy to fajnie pokazane. Czekajcie chwilkę. Niech będzie na przykład Belgia. Wybieramy sobie kraj i mamy cały podgląd kosztów przelewu. Nie ma żadnych ukrytych kosztów. A koszty są naprawdę niewielkie. Tak? No i właśnie a propos konkurencji, o której wspominaliśmy.
to my również mamy tą fizyczną kartę, taką wielowalutową. I jakie są korzyści korzystania z takiej karty? Ano o wiele lepsze kursy przewalutowania. Niejednokrotnie jak płaciliśmy naszymi kartami za granicą, to jak widzieliśmy później, ile potrąciło, to byliśmy troszeczkę zniesmaczeni, więc sobie załatwiliśmy, ogarnęliśmy taką kartę i teraz taką kartę po prostu sobie używamy za granicą. Przelewamy sobie pieniążki na taką kartę i potem możemy sobie zapłacić normalnie w euro w sklepie i teraz właśnie pójdziemy z niej skorzystać. Dodatkowo mamy możliwość płatności Apple Pay i Google Pay. Także jest to bardzo wygodne, bardzo praktyczne i przede wszystkim jest to duża oszczędność pieniędzy. Pamiętajcie także, że pierwsze 3 transakcje z kodem oczyma free w aplikacji Paysend macie za free. A teraz nie przedłużajmy, idziemy wydawać pieniądze. Patrzcie, znalazłam tutaj taki fajny zestaw winka i takie ichnie słodycze. I tak myślę, żeby takie coś. Patrzcie, i to jeszcze tak fantastycznie jest zapakowane. Bierzemy, nie? Si. Si. Ale powiem ci, nawet taką pod kolory sobie bluzę ubrałem. Ładna nówka sztuka. Hola, esto no se lo tiene grito. Hola. O, jaki kur. Ale to są kinderki, a tutaj są, zobacz, jeszcze też serwisy są. Co robisz? No sprawdzam. Co sprawdzasz? Ile ci na koncie zostało? Ile mi zostało? Mało. Dorzuć tam, panie. Nic nie będę dorzucał. Co nie będziesz dorzucał? Ja tutaj przyszłam tracić pieniądze. Dobra, to wybieramy hiszpańskiego maczka. Może coś takiego, co w Polsce w sumie nie ma. Może spróbujmy znaleźć. Wiecie, co wam powiem? W maku hiszpańskim nie ma drwala. Nie ma! Tutaj nie jedzą drwala, ale za to zamówiliśmy parę innych rzeczy. Będziemy testować, sprawdzać. Nawet gazpacho było do picia, czyli taki sok pomidorowy. Czyli będziesz piła, bo ja nie lubię. No będę piła. Będziemy testować, zobaczymy. Ale no na przykład w Anglii w KFC masz normalnie zupę, nie? Albo te pire ziemniaczane. Albo fasolki. Albo pire ziemniaczane, albo fasolki. Dobra, patrzymy, co tutaj nam dają. Tu jest gazpacho. Tu mamy bułę z ichnią wędliną. Tu jakieś fryty, ale te fryty to są i w Polsce. A czemu ja takie małe dostałam? Nie wiem, co to jest. Otwórz. Co to jest? Popatrz. Nie wiem. To jest sos? Pachnie jak sos taki pomidorowy. Mamy tutaj łódeczki jakieś. Salsa buffalo, w ogóle takiego sosu też nie widziałam u nas w Polsce. Tutaj co jest? To chyba są te fryty, powiedziałem. Fryty? Nie. Fryty nie, są tu. Są te. A, tutaj są ponczusie takie, nadziewane lotusem i ich taką jakby ichnią nutellą, czyli nocilino. I co tu jeszcze jest? McNuggetsy i tutaj są burgerki. A pokaż twój. Nie, ten jest mój. Signature Collection. Taka. Zakup pojedzone, zakupy zrobione, wracamy zanieść to do autka. No i idziemy w końcu na ten Gibraltar, chociaż tak się żeśmy nażarli, że w sumie byśmy poszli spać. Andzia się cieplej ubrała, wygrzebaliśmy się po McDonaldzie, to było złe, żeśmy tyle sobie zamówili. I tak, w sumie to nie było dużo tak naprawdę. Ale my jesteśmy odzwyczajeni od ciężkiego jedzenia i nam ciężko było. Kiedyś to byśmy to zjedli, jeszcze byśmy cmokali, żeby sobie gdzieś deser wziąć. I jeszcze by nam było mało. A w tej chwili ja zjadłem pół bułki z jedną, pół bułki drugie, jednego bajca i się najadłem. A Andzia, kurczę, biedna,
ciężko jej, ale no, co się patrzysz, kurwa. No, tam gość. Ale wygrzebaliśmy się, idziemy. No zobaczymy, czy będzie padać, czy nie. Jak nie będzie padać, to dojdziemy do Gibraltaru. Jak nie będzie... Wziąłeś paszporty? W plecaczku są cały czas. A. Jak będzie padać, no to się wrócimy, ale idziemy się przejść, bo dzwoniłem, pytałem. Święto dzisiaj w Hiszpanii, niepokalanego poczęcia. Także... Nie dosłownie. Dosłownie, niepokalanego poczęcia. Jedno z ważniejszych świąt niby tutaj. Zwłaszcza w Andaluzji, która jest najbardziej w sumie chrześcijańskim chyba regionem w Hiszpanii. Więc mają... Także mają wolne dzisiaj. My chyba raczej dzisiaj już nic nie dostaniemy, nawet żeby gdziekolwiek podjechać. Coś czuję... You make me poco loco. Także coś czuję, że moje poco loco i ja będziemy jutro co najmniej do 8, jak nie lepiej czekać za jakimś zleconkiem. No to idziemy, nie? Co? Stary przyjaciel tam stoi. No po. Jak go zawołaliśmy, to się podniósł. No dawaj, ale coś nie chce przyjść. Daj coś? Dobry. No. Si siedłeś. To konie moje. Miło cię zobaczyć w takim czasie. Tak się nastawia, głaszcz jak zawołałaś. Ta kobita to wszędzie wejdzie, jak opuszczone to jest jak magnes. A jakie kwiatki ładne? No ładne, chodź. A gdzie ten? Ona coś tam, ten idzie. No, wyszliśmy z kabiny, humory dopisują. Troszkę chłodno, ale nieważne. Tam na nas czekają te. Małpy. Jak one się nazywają? Makaki. Makaki. Idę sobie z nimi podyskutować, bo ostatnio podyskutowałem, jakie życie jest ciężkie, zobaczymy, czy coś się u nich zmieniło. Kurna, mi Andzie wiatr potargał. Ale jak Andzia idzie uśmiechnięta, zadowolona, o, wiatr niestraszny, deszcz pewnie też byłby niestraszny. Skałka coraz bliżej, ja się wychylę, wam pokażę. Przełącza się kartę na daną walutę. Nie wiem, czy to widzicie. No ja mam cztery dodane. Cztery waluty dodane, a można więcej dodać? Tak, no masz tutaj. A, dobra. Dodaj nową walutę. No. No i masz, nie? No. Ale no, że my innych walut raczej nie używamy. Nawet dolara może kiedyś dopiero użyjemy, no. Chyba, że coś będziemy zamawiać, na przykład online. No właśnie. Ale co jest dobre, to tak jak tutaj mam euro, mogę sobie wymienić. Tak jak teraz jesteśmy na Gibraltarze, ile chcę wymienić euro na funty? No. A ty masz kamerę. No i jesteśmy. Dojechaliśmy. Teraz idziemy na kolejkę. Poszlibyśmy pieszo, ale już jest późna godzina, więc nie chcemy tracić czasu, pieszo sobie zejdziemy. A ty co tutaj jest kropi? Właśnie, kropi. Też mnie to tak troszeczkę. I się żeśmy spóźnili. Znaczy nie spóźniliśmy się, wcześniej zamknęli. Ogólnie do 17.15. No już za 5, 20 minut wcześniej. 20 minut wcześniej przyszliśmy i chuj. No ale co, idziemy pieszo. Ja nie mówię na samą górę, ale tak o. Ty, a może pójdźmy do tego zoo? No właśnie. Nie byliśmy. Przecież zanim tam się wczłapiemy, to pozamykamy. No właśnie, wszystko. A mamy tutaj obok. Powiedz zobacz u siebie, bo ja nie mam żadnej sieci. Bo tam jest zoo. And the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pom pom pom. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back now. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive. Come alive, do you?
I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion. But could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted house. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too scared, get out. A haunted, haunted house. Pokaż, co żeśmy kupili. Czekolada Aero, pomarańczowa. Jeszcze takiej nie jadłam. Kole, bo mi się pić chce bardzo tą energetyk. Znaczy, to jest coś z sokiem pomarańczowym i mango. A tutaj mamy... Nie dam rady. Rum. Rum. Smaku mango. On my wall saying that you better turn around. Wouldn't be the first to try to burn me down. You're blue, you too. Would you love me at my worst? Till the coffin's in the dirt. Try to break me like a curse. You know that will never work. I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion. But could you love a haunted, haunted house? Hello, z motkami. Ta karta odpadła nam nowe możliwości. Co znaczy? No później zaoszczędzamy. Jak ja robię przelew szybko na kartę i płacę. Naprawdę. Tak? Naprawdę. Co? Co? No, jak fajnie poukładane równiutko. Wszędzie alko i magnesy. Zobacz mój Pikachu. Ten mój. No. O. Te mi się podobają. Versace. Daj mi takie bombki. Chodzimy zobaczyć, czy to właściwie accidenty tam grande do góry. Ale malutki on jest taki. Drodzy Państwo, fish and chips wjechało. To nie jest taki fish and chips jak ostatnio. Skoro żeśmy przyjechali do Anglii, to kolacja po angielsku. Już tym razem opakowani, bo zimno się zrobiło, wracamy. Zaczęło wiać dosyć tak konkretnie. Ale kurde, ty powie Anglicy, przeprosi mnie, że pogoda do dupy. Tak właśnie, kelner przeprosił nas, że jest pogoda.
no jaka jest. Tak. Ale ogólnie tu pięknie jest. Bardzo nam się podobało, miło spędziliśmy na czas. Na taką Anglię, że ja mogę jeść. No tak, tak? W sumie ja też. Nie ma żadnych przepraw. Nie ma żadnego wkurzania się. No nie? Światełka. Nawet spoko temperatura, bo dzisiaj cały dzień było 18 stopni, tylko wiało. No niestety, przez co było odczuwalne, może nie wiem, z 14. Ale i tak było spoko. No i tak wszyscy popylają tutaj, co niektórzy w krótkich spodenkach. To jeszcze nawet ja taki nie jestem. Mega klimat. Kochani, zawsze się zastanawialiśmy, skąd maki u kierowców angielskich. Nie tylko, na przykład piłkarze też mają na koszulkach czasami. No ty oglądasz piłkę nożną, ja widziałam jedynie na ciężarówkach właśnie maki przyklejone. A teraz mamy tutaj napisane ku pamięci ludzi zmarłych, którzy zmarli w pierwszej i drugiej wojnie światowej. Więc teraz nam napisane pamięci ofiar, którzy zginęli dla imperium. No. Także no teraz nam się w sumie rozjaśniło, skąd te maki są na ciężarówkach. No w ogóle zobaczcie. Małpa skacze z drzewa na drzewo. Na Gibraltarze tam? O. Co jest fascynujące tutaj? Że przechodzimy przez pas startowy. Tak. I? I jak lądują lub startują samoloty, to jest zamykane dla ruchu, jest czerwone światło i trzeba poczekać, aż samolot sobie wyląduje. Tak. Fajnie by było, jakbyśmy trafili właśnie na takie lądowanie, co nie? No. Albo na wylot. Jak? No przecież żeśmy stali wtedy, jak żeśmy wracali za pierwszym razem, ale to daleko żeśmy stali. Tak, i wiesz, mi chodzi teraz. Nagle zamykają, wiesz. A my tutaj... No nie, no tutaj to bym nie chciał być. Czemu? Ja bym chciała. No tak, ty to byś jeszcze bliżej podeszła, żeby lepsze ujęcie było. GoPro postawiła na Nightlapsie. No co? Drodzy Państwo, godzina 20:45. Udało nam się wrócić do auta i dowiedzieliśmy się, co będziemy dalej robić. Mianowicie o godzinie północy. Albo... O godzinie północ. O godzinie północ. O północy albo w pół do pierwszej, tak? No najpóźniej w pół do pierwszej. Mamy wyjechać, bo... W stronę Walencji, tak. Domyślamy się, że raczej będą kafelki. No bo co tam innego stamtąd? I w ogóle chciałam powiedzieć Wam, że zawsze nam mówią. Ostatnio wyczytałam w internecie, że my to pokazujemy same superlatywy, zwiedzanie i tak dalej. I robimy z tego transportu... Czekaj, co my robimy z tego transportu? No, że to takie... Że to takie łatwe, lekka praca i tak dalej, zwiedzanie i w ogóle, a tych złych rzeczy nie pokazujemy. Kurde, powiedzcie sami, czy my nie pokazujemy złych rzeczy? Trzeba było Ośkę podwieszać to, żeśmy pokazali. Na przykład jak stoimy teraz na Przemysłówce, okej, żeśmy zwiedzali Gibraltar. Przez ry. Tak, pierwszy ry. Żeśmy zwiedzali Gibraltar, no ale stoimy na Przemysłówce, tu nie ma żadnej stacji, żadnego prysznica i tak dalej, zaraz bierzemy bańkę z wodą i grzejemy sobie wodę i myjemy się na naczepie, jest ciepło. Z udogodnień jest 800 metrów stąd centrum handlowego. Tak, z udogodnień, jakby ktoś chciał, to jest 800 metrów centrum handlowe, ale jest jeszcze stacja. Ale na nie chyba nie ma kibla. Ale nie wiemy, czy na niej jest toaleta, czy nie. No wiecie, że my mamy tą toaletę turystyczną na naczepie i to o tym też mówimy. No wiadomo, nie będę pokazywała Wam, jak siedzę na tronie, bo to by było trochę chyba przegięcie, nie? Ale no jeżeli mówimy, że mamy toaletę turystyczną i stoimy na Przemysłówce, to chyba można się domyślić, jak jest. I na przykład nam nie jest z tym źle. W sensie, no... Jakie byłoby prawdopodobieństwo, że w ciągu roku dwa razy będziemy w Gibraltarze, tak o sobie na urlopie, pracując na przykład 8 godzin na etacie w domu? No gdzieś tam, no wiadomo, w jakiejś fabryce, na magazynie i tak dalej. No żadne. Jeden urlop w miesiącu, w wakacje, pewnie najbliżej Morze Bałtyckie. Dziękuję bardzo, do widzenia. I tak by wyglądało nasze życie, tak wyglądało nasze życie. O, Damian właśnie odpalił e-fajka. W ogóle się nauczył ode mnie.
bo mu to smakuje jak ciukierki. Ciukierki. Bo dobłe. Dobłe. Więc no pokazujemy nasze życie i to my te życie traktujemy, te niedogodności, jako w sumie nie niedogodności. To nie są niedogodności, no przecież jakbyśmy, mamy, radzimy sobie, chcieli, to byśmy nie poszli, a że stwierdziliśmy, kurde, dawaj, idziemy, no jak będzie padać, tak, to no my sobie radzimy, jak możemy w tej trasie, ułatwiamy sobie, jak możemy w tej trasie i jakoś tak nie czuję się źle z tym, że ja się muszę wykąpać pod prysznicem na naczepie, wręcz przeciwnie, niejednokrotnie, jak idziemy gdzieś się wykąpać, to ja się modlę, żeby była ciepła woda. Tu mam pewność, bo sobie tą wodę podgrzejemy. A ile razy było tak, że idziemy we Francji, ostatnio w Niemczech się popłakałam, ja nie wiem, z tego, co żeśmy słyszeli, chyba Niemcy zaczęli oszczędzać jeszcze dodatkowo na wodzie ciepłej. No nawet bo wiadomo. W toaletach są teraz zimne wody. Nawet w toaletach są zimne wody. I ja specjalnie po treningu nie kąpałam się, mówię, dobra, wytrzymam, do tych Niemiec pójdziemy o gole, fajnie sobie nóżki pod prysznicem. No i co? Woda była lodowata. Popłakałam się, czajcie, goliłam się w tej zimnej wodzie, nie? Smarki mi leciały, to była totalna rozpacz. Na naczepie by tego nie było. Cieplutka woda, delikatnym ciurkiem bym puściła, żeby cały czas leciało po ciele, to wtedy mi nie jest w ogóle zimno. Swoją drogą, te mycie na naczepie nas zahartowało. Ja nie pamiętam przez 3 lata, jak się myjemy na naczepie, bo 3 lata jeździmy plandeką? Tak. Przez 3 lata, jak się myjemy na naczepie, my nie mieliśmy nawet przeziębienia. To po prostu nas zahartowało. My się tak przyzwyczailiśmy, tak jest dobrze. I my nie narzekamy jako tako na tą pracę. W sensie nie mówimy, o jak chujowo jest być kierowcą ciężarówki, że jak źle, bo tamto, bo przecież to jest odpowiedzialna praca. My wiemy oczywiście, że to jest odpowiedzialna praca. No niejednokrotnie jest ciężko, niejednokrotnie chce się spać, niejednokrotnie na drodze wkurzą, ale gdzieś nie bierzemy tego tak mocno do serca. Okej, wkurzą to wkurzą, zaraz nam emocje przechodzą i planujemy dalej, żyjemy dalej. Wiecie, wykorzystujemy tak jak teraz każdą chwilę. Tak, wykorzystujemy tak jak teraz każdą chwilę. Nie powiem, bo po tym McDonaldzie to nam się kurde nie chciało iść. Za ciężkie to jest jedzenie dla nas teraz. Ale w końcu żeśmy się odpoczęli chwilę zebraliśmy się i sobie poszliśmy, nie? Wiecie, w życiu chodzi o to, żeby sobie ułatwiać, żeby na problemy szukać rozwiązań, żeby nie brać sobie problemów do serca. Kurwa, tyle problemów jest na świecie. Czy inflacja, czy rząd robi nas w chuja. Wiecie dobrze, jaka jest sytuacja teraz, jak jest ciężko w tym kraju żyć. I jeszcze mamy dodatkowo sobie dokładać jakichś kłopotów, których tak naprawdę nie ma. Nie ma co się przejmować, trzeba brać życie garściami i cieszyć się z tego życia. No i takie przysłanie mam na wieczór dla was. Jezus Maria, jak sentymentalnie i tak w ogóle. Ale myślę, że mądrze mówię. Może i wyklinam tam, ale myślę, że mądrze mówię, bo no to wyjdzie na dobre. Wam wychodzi, nam to na dobre. I myślę, że po prostu nie ma co być pesymistą w każdej dziedzinie, bo ja czytam po prostu ludzi i ja nie wiem, jak ci ludzie żyją na co dzień. W sensie narzekają na wszystko. Na pracę, na płacę. Kurwa, no jak ci się nie podoba praca czy płaca, to ją zmień. Jak ci się to nie podoba, to po prostu popraw to. Zrób, poszukaj rozwiązania, a nie tkwisz w tym. Jeszcze dodatkowo ten jad przelewasz na innych. Bo bardzo dużo osób jest takich, co się męczy na co dzień w życiu, a po prostu swoją męczarnię i frustrację wyżywa na innych, którzy sobie gdzieś tam radzą i cieszą się tym życiem. Nie rozumiem tego. Ja tak na przykład nie potrafię. Widzę, że ktoś się cieszy, że ktoś osiąga sukces. Napiszę komentarz, wow, super i tak dalej. Coś mi się tam nie podoba, na przykład nie jest w moim guście, omijam. Nie piszę, nie marnuję czasu, bo ja wystarczająco na swoje rzeczy mam mało czasu, nie wysypiam się, zapierdzielam na mediach społecznościowych, tu zapierdzielamy z jedzeniem, zapierdzielam na steperku, tutaj gdzieś ładunki, tutaj gdzieś wspólnie coś sobie wymyślimy, no jest tego, mam mnóstwo w głowie pomysłów i mi po prostu szkoda czasu na to, żeby komuś jechać. Jeżeli ktoś jest w ten sposób szczęśliwy, niech sobie będzie i jeżeli nie zgadzam się na przykład z jego przekonaniami, ale nie cisnę po tej osobie, no dlaczego mam tak robić? No i tyle. Tym optymistycznym akcentem kończę, bo trzeba tutaj się wypakować. Godzina północ 30. Wyjeżdżamy, trzeba się jeszcze wykąpać, trzeba się może jeszcze położyć na troszeczkę, tak żeby odespać. Wiadomo, że my to teraz zrobimy tak, że jeden będzie jechał, drugi będzie spał, potem się zmienimy, jeden będzie jechał, drugi będzie spał. Raczej wtedy nie będę nagrywała, no bo co ja mam tam nagrywać w sumie, nie? No. Dobranoc!
Dobra, moi drodzy, dzień dobry. Mamy godzinę w pół do pierwszej. Ruszamy w stronę Walencji. Zobaczymy, co to będzie, co to nam za zlecenie się przybędzie. Będziemy niby na 10:40 tam w okolicy, no to do tego czasu już raczej spedycje powinny ruszyć, już powinny być jakieś zlezonko, także jedziemy, ja jadę pierwsze, a będzie sobie śpi. Myszku mnie podsłuchuje w tym momencie, no, także ruszamy. Dojechaliśmy do miejsca załadunku. Damiano musi cofać tam w halę, którą widzicie. Pokierowałam go trochę, bo na prawe lusterko to zawsze lepiej, no bo widzę więcej z tej strony. Jak on jedzie? Będziemy się ładować. Ciekawe czym? Nawet nie wiemy. To teraz mam trochę zabawy. Dobra, drodzy Państwo, ładunek zabezpieczony, kątowników, pasów, pasików, tak, siak, Tetris. Drodzy Państwo, Tetris załadowany. Do celu 2000 ile? 96. 2096 km. Dzisiaj jeszcze czas mamy do godziny 21, więc za daleko się nie najedziemy. 8 godzin jeszcze zostało. Wołowinka się robi, bo wstawiłam, i będzie wołowina po azjatycku w sosie teriyaki. Tak. No i w sumie tyle, no co ja mam więcej wam powiedzieć. Kurde, wszędzie pola mandarynek, to świetnie wygląda. Jak mi to się, o tu zobacz ile jest, aż się uginają. Ty, a to obok, to co to? Nie wiem. Nie ma tu nic już chyba. Coś, ale pigwy to wyglądało. No. Tylko te takie duże. A tutaj znowu mandarynki. Co jest najśmieszniejsze, jeżdżąc na kłodnie, nieraz, że się mandarynek nie wiedzie. No. Czekam, aż sobie zakupimy drona, bo marzy mi się zdjęcie z Kani między polami mandarynek. Może kiedyś mi się uda, żeby tak fajnie aż pomarańczowo było mocno. Hiszpańskie auto. Kurczaki, nie wiem kto to, hiszpańskie auto, ale machali. Bardzo nam miło. Pani siedziała po prawej stronie i machała uśmiechnięta. Także ja nie wiem, kto nas tutaj dopadł. Uważaj. Nieładnie z tej kursy. Nie wiem, kto nas dopadł, ale było miło. Pan gospodarz tutaj stoi z pomarańczami i mandarynkami, więc żeśmy się zatrzymali, żeby zakupić. Ja pierdzielę. Dzisiaj dużo znajomych tutaj. W sensie, co auto nie przejedzie, to trąbi i gdzieś tam nas ludzie rozpoznają. Dużo, dużo znajomych tutaj jeździ. No. Nie ma bankomatu, a Damian ostatnie eurasy. Drobniakami mu sypnie. Ostatnie eurasy, no. Kurczę, na drugi już parking żeśmy zajechali, żeby wypłacić pieniążki z bankomatu, no niestety. Bo karty pomogły. No. Ramiamor. Poco loco. Andzia ćwiczy na naczepie, to ja szybcikiem robię kolację, czyli będą tortilki z warzywkami, z wędlinką, tutaj pieczareczki, ogórek, pomidor, mandarynki na deser, mozzarella, majonez lekki, sos barbecue, wariacie. No i Andzia poćwiczy sobie 20 minut, zjemy i jedziemy docelowo Porta Barcelona, aby tam było miejsce, tam zostajemy na noc, bo tam będzie najbezpieczniej. Dobry wieczór. Zmęczyłam się, w głowie mi się kręci. Ale spoko, tortilka już czeka. Już jest. Ja nie umiem przewracać tak pewnie jak ty, także przepraszam. Ej, tak, całkiem zacna wyszła. Było ktoś. O, i jeszcze mi się przypomniało, bo tam ostatnio mieliście... Gdzieś mi śmigło pytanie, że... No, jakim cudem tortilla ma
300, nie? No i na przykład ta tutaj ma 290. A ile tu ktoś placek miał? 177. 177 placek. Tutaj jest wędlinka, są warzywa i co dużo daje, ja używam sosy light, sosy zero. Tutaj jest sos barbecue zero z SFD i majonez light, tak, z winiary. No. Także takie po prostu no lightowe rzeczy, no. Warzywa nie mają zbytnio kalorii. Co tu jest? Plasterek wędliny, większość to są warzywa. No. Nawet dwa plasterki ci dają. Dwa plasterki? Jeszcze łatam wędliny. Kurde, moi drodzy, 3 minuty do końca czasu. Stoimy na wprost bramy wjazdowej do Nescafe, także raczej tutaj będzie spoko, wszystko fajnie. Dobrze, to jest dużo uliczek, więc znaleźliśmy ostatnie miejsce. Ja mówiłem jeszcze do Andzie, że nie, na spokojnie, żeby tutaj wjechać, to trzeba dookoła wjechać, bo tu jest ten, jednokierunkowa. A tam to auto pod prąd wjechało. Dobrze, tylko jedno, bo jeszcze jedno auto jakby stanęło tutaj, gdzie stoimy, to byśmy miejsca nie mieli. I to jest twoja wina. Moja? Mhm. Dlaczego? O, nie patrz na to, że jednokierunkowa. I za chwilę stajemy, pyk, Hiszpan pod zakaz. Ty, to nie jest moja wina, bo ja po prostu widzę, zapobiegam. No, ogólnie nie sądziłem, że tyle tej osobówek będzie, bo no zawsze tutaj pusto było, ale widocznie dużo kawy produkują. No, taka sytuacja. Ważne, że miejsce jest.